Cześć, siemano, wszystkie ludzie, z tej strony Rodak, a to jest kolejny, już piąty odcinek Crusader Kings 2 z modem CK2+. A więc tak, ludzie i ludziska. W poprzednim odcinku nasz Geralt osiągnął pełnoletność. Minęły 2 dni od jego urodzin i teraz wychodzimy wreszcie, Geralt wyszedł wreszcie z regencji i może objąć, i objął już własne rządy, no. Chciałem powiedzieć własnoręczne rządy, ale to by dziwnie brzmiało, ale tak. W czasie regencji trochę nam ze skarbca ubywało, no ale wychodzimy już na prostą, 2 miechy i będzie dobrze. Albo nawet więcej. No i dobra, trzeba się zająć ciągłością dynastyczną. Więc no, trzeba się jakoś hajtnąć. I chyba dobrym pomysłem będzie tutaj hajtnięcie się albo z Wszekosławą, albo z Gordanną. No, ewentualnie z Bodzisławą. I chyba właśnie weźmiemy Bodzisławę, ponieważ Bodzisława jest, już wam mówię, wielką księżniczką. No, księżniczką po prostu. Gdzie to idzie? No, księżniczką Wielkich Moraw. I myślę, że ten mariaż pójdzie na dobre. Oczywiście musimy poczekać 2 lata, aż ona także osiągnie pełnoletność, ale uzyskamy dzięki temu trochę prestiżu, ponieważ pochodzą oni z, no, Bodzisława jest siostrą obecnego wielkiego tam księcia, czy tam knazia, no więc będziemy mieli sojusz także z nim. Tak, mamy jakieś braki w ambicji. No dobra. Ale prestiż tam chyba. A, prestiż tam spada. No i dobra. Tak jak już mówiłem. Tutaj. I nasz mentor, stary przyjaciel naszego ojca, oraz także nasz Przemysław, otrzymuje za zasługi tytuł Mistrza Miecza. Znaczy czempiona. Obwujemy go czempionem ziem śląskich. I dzięki temu chyba jego też ambicja się jakoś spełniła, tak. Mianujemy go także. Mianujemy go także. Nie tu, ale mianujemy go także regentem. Czyli jeżeli zaistnieje taka potrzeba, to właśnie Przemysław będzie regentem. Tak, i dzięki temu poprawiliśmy ze sobą bardzo relacje. No. A więc tak, teraz trzeba wybrać ambicje dla naszego władcy. I niech to będzie. To jest zdobywanie przyjaciół, to jest takie losowe. To tam, chociaż pewnie z tą ambicją by było to łatwiejsze, ale. Po prostu Geralt, pewnie słysząc opowieści Przemysława o jego ojcu, pewnie chciałby pójść w jego ślady i także zostać królem Polski. I także zostanie przekonwercony na właśnie walkę. No, jest odważny, dumny, ambitny to zwłaszcza, więc mam nadzieję, że powinno to być dobre. Wszebor zachował się w stosunku do nas bardzo niehonorowo. Mamy 58 szans, ale jako iż Wszebor był naszym. Jest naszym Spymasterem oraz
No, był tym regentem przez te 16 lat, to myślę, że przy Geralt ze swojej tak naprawdę serdeczności nie wsadzi go do paki. A więc tak. O, braki w ambicji się wypełniły, już ich nie mam. Teraz tylko braki w skarbcu trzeba jakoś tam naprawić. Przy okazji trzeba w końcu. No, niedługo się mówić pewnie umrze. I obejmie tron Mieszko, a Mieszko jest dobrym wojownikiem, w przeciwieństwie do Siemowita. Przynajmniej tak nam mówią. Tak, nic tutaj nie możemy zrobić. Czekamy, aż hajs przybędzie. No tak, możemy w sumie zaciągnąć pożyczkę, ale. No, już. No, możemy wziąć pożyczkę, ale potem przez 5 lat musimy to oddać. Dobra, zrób to. Spróbuj. W sumie weźmiemy tę pożyczkę. Mamy 5 lat na oddanie. To dużo bardzo, więc osiągniemy stówę. 100 dolców myślę, że zyskamy. O, tranzycję frakcji. No, nastawienie frakcji jest po prostu neutralne w stosunku do nas. No i tak, nasz oczywiście Geralt wyrósł oczywiście na dobrego dyplomatę, wspaniałego wręcz wojownika, w miarę takiego średniego zarządcę. W miarę dobrego intryganta, ale niestety słabego. No, nie wiem, jak to powiedzieć. Słabo wyedukowany, coś w tym stylu. Ale patrzcie, ile nam we Wrocku przybyło ludziów. Ha, ha. Regencja się skończyła i od razu ludzi więcej. No to czekamy, aż ludzie przyjdą. Czekamy na hajs. No, 50 z pożyczki, tam przez 5 lat powinniśmy nazbierać te 50 czy tam 60 sztuk złota, żeby potem je oddać. No, 62,5. No, to nie tak dużo. Z kim walczycie? Ta Małopolska ciągle walczy z Litwą. Chyba chcą ją zjednoczyć, co? Albo chcą więcej wojska. No, mają trochę tego. Ale to dobrze. Wojny idą nam na rękę, ponieważ oni wyczerpują swoje wojska, przy okazji zasoby skarbca, a my wtedy możemy uderzyć. Juliusz Pomrani ma klejmy do naszych tytułów. To księstwa Lubusza, hrabstwa, czy tam. No, walić to. Jak ty. O Jezu, ile ty dzieciów masz! Woluju! Bolesław ci umarł. Twoim następcą jest Zbyszek. Ale ty dzieciów masz, to ho ho. No, ród Kościsko na pewno nie wymrze w najbliższym czasie. Ta. Oni tam lecą na Podlasie. Jak wygląda sprawa de jure do Królestwa Litwy? No tak. O. Najwięcej to szans to ma Litwa właśnie. No oraz postępująca Małopolska. Chwila, a tutaj to. A, nowe królestwo Livonii. In Carlson Preparation. Nie. Jakieś choroby, kurde, zarazy. No dobra. Czekamy. Dobry dowódca wie, kiedy zaatakować. Tym bardziej, że tutaj nam tak. Tak wyrasta na takiego, wiecie.
Intryganta. Nie możemy nominować nikogo. Dlaczego jest szczęsny z Sieradzką Łęczyckiego? Możemy kulturę zrobić. Co nam da legalizm? Tak naprawdę nic. Albo on się nie wczytuje coś. Więc chyba myślę, że majestat weźmiemy. Podziwiajcie, bo jestem, bo przecież Geralt jest dumny. Perfekcyjnie. Poprawiamy relacje z Dobiesławem. Już nie są na minusie, jej. Już są takie dobre, nie tu opinia. No, dobre, w miarę. Wy tam walczycie i wygrywacie, przegrywacie. A, przegrywają cioty. Przegrywają i bardzo dobrze. Nie będą mieli wojsk. A brak wojsk to tylko świetna okazja dla nas. No. O. Złoto, diamenty. Oro, to chyba nie wiem. Co to było, ore? Perły, chyba? Bo koper to było. O, możemy się hajpnąć. I niech tak będzie. A small spear throwing contest helping you train battle for battle. No czemu nie? No i kurde, zostaliśmy trwale okaleczeni. Shit. Hajs brać czy prestiż? Hajs. Nie. My zostaliśmy okaleczeni? Nie. To gnie nie, to nie my. Już mi się wydawało, że my zostaliśmy okaleczeni, a to jakiś gniewoż czy ktoś. Nie, no nie zostaliśmy okaleczeni. Chyba, że tam była szansa na okaleczenie, ale. Co to mamy? Aha, możemy sklejmować Morawy. I potem jak nasza żonka umrze. Ale nie, jesteśmy sojusznikami, to nie. Ile ty masz lat, dzidziuś? 13. No to poczekamy. Możemy mieć tego. Aż 7. No. O, a oni mają propers. No tak już odzyskują inicjatywę. Ale lepiej ich zaatakować. Czy możemy liczyć na wsparcie? Możemy. Dobra, ile mamy wojska? 4100. A więc tak. Tego możemy aresztować, ale tego nie zrobimy, bo nie ma pod. Nie, tego nie zrobię. Czy jakieś prawa mogę zrobić? Na przykład średni autorytet korony. Prestiż 500, aha. To nie. Dobra. Atakujemy zatem. Jest to chyba dobry moment na zaatakowanie właśnie Małopolski. Subjection. Aha. Myślałem, że już to też weźmiemy, ale. To dobry. Wezwiemy także naszego nowego. Szwagra. Może przyjmie, może nie. Powinien. Dobra. Wzywamy także wojska tych i tak o. Zbieramy się w Cieszynie. Tak. O. Wspomoże nas w walce i bardzo fajnie. Morawy nam nas wspomogą. Widzę, że tutaj też armia. Hrabiego Gaudentego idzie za wezwaniem. No, już. O, i jeszcze wojska
tego. Chciałbym, żeby właśnie Przemysław był. Czemu nie mogę? Czemu nie mogę, Przemka? Przemku, daj mi się, chyba nie chcę. A, dobra. Nie, 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 nie. Tak. Czemu nie mogę tutaj? Aha, za niski autorytet korony. No dobra, czekamy na wsparcie od Morawian. Wow. The Conoration of Change, maj. Karol Wielki konorował się na cesarza. I powstało cesarstwo. No, cesarstwo karolińskie. De jure takie. Chuj dużo. No nie ma co. Potężni są, potężni. Karol Wielki, kurde. Karol Wielki. O, wyrósł na kurde 46 lata, już takie imperium ma. W ogóle podoba mi się herb. Połowa Francji, połowa Niemiec. Potem i tak się to pewnie rozpadnie. Dobra, lecimy na Sącz. Nie ma co dłużej zwlekać w Cieszynie. History is subject always faces. Aleksandr. A, studiuje. Ten. Dzieło. Nie dzieła, tylko dzieje Aleksandra Wielkiego. Sztuka wojny. Coś w tym stylu. Lecimy do Sieradzko-Łęczyckiego, bo tam nas oblegają. Ale tak mało wojska, że mało co zrobią. Najmniej Jadwiga. Jeżeli zostaniemy królem, to będzie ciekawie. Geralt jako król Polski. Przechwyciliśmy. Mają bardzo małą morale. Wspaniali dowódcy. I oblegamy ci tutaj, oblegają Sącz, to my oblegamy.